Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Dla normalnych mieszkających w Connecticut. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego w Connecticut? No, w Connecticut, no to jest stan na wschodnim wybrzeżu Ameryki. Przepraszam. Stan na wschodnim wybrzeżu Ameryki. Czyli jak patrzycie na mapę amerykańską, no to macie z prawej strony Atlantyk tutaj, tu jest Europa, Nowy Jork, Floryda, tu na dole, tu jest Kalifornia. No to Nowy Jork jest gdzieś tu, New Hampshire, Kanada jest gdzieś tu, Washington jest na południu. Także Connecticut jest troszeczkę wyżej od Nowego Jorku. No ładny stan, no ale dosyć liberalny, dosyć socjalistyczny, no i w ramach tego socjalizmu, w ramach tego lewactwa, no wiecie, że jest cały ten w Ameryce, w Polsce to jest ten chłopak Margo, który w zasadzie jest dziewczyną z jajami. No i w Connecticut jest duży problem, bo jest prawo, wprowadzili prawo stanowe, które pozwala na zawodach sportowych, szczególnie w bieganiu, dziewczynom z jajami konkurować z normalnymi dziewczynami z macicą. No i te biedne dziewczyny z macicą, one przegrywają po prostu. Przychodzi taka dziewczyna, ma bicepsy, te nogi ma jak koń, no one mają nogi jak kobyły, ale mimo wszystko koń wygrywa z tymi kobyłami. No i macice przegrywają z jajami. No są obydwie, wszystkie dziewczyny są dziewczynami, wiadomo, Margot jest dziewczyną. No i teraz Ministerstwo Edukacji się wzięło za to wszystko, no bo Ministerstwo Edukacji jest na poziomie federalnym, czyli administracja Trumpa. No i czerwone świnie atakują Trumpa. Teraz mówią, że to jest nie fair. Wzięło to się wszystko z tego, że dziewczyny, które przegrywały, zaskarżyły po prostu, mówią, jak to jest możliwe, żebyśmy my z macicami biegały z dziewczynami, które mają jaja. Mówię, nie mamy szansy, nie możemy wygrywać, jak nie wygrywamy, to się nie dostajemy do koledzy, jak się nie dostajemy do koledzy, no to nie ma darmowego nauczania, znaczy to nie jest darmowe, no jak ktoś jest dobrym sportowcem, no to w Ameryce idzie na uczelnię, no i tam się uczy, ale w ramach tego uczenia, no to ma tam biegać, zwyciężać i tak dalej, i tak dalej. No i dużo tych atletek, tych dziewczyn w tym sporcie po prostu przegrywa. No i to było właśnie zażalenie kilku tych cisgender, czyli prawdziwych dziewczyn, które argumentowały, że te dwie dziewczyny transgender są za silne. One są po prostu za silne i że to agencja federalna się za to wzięła, no i zdecydowała w maju, że na poziomie federalnym, że w Connecticut prawa obywatelskie są naruszane tych obywateli, którzy nie są transgender, czyli że są ludzie równi, ale są równiejsi, że transgender są bardziej równi niż transgender dziewczyny są bardziej równe niż cisgender, czyli od urodzenia dziewczyny. Także to narusza, gwałci społeczną, można powiedzieć, sprawiedliwość, tak? Teraz socjalistycznie to mówiąc. Szkoły w New Haven szczególnie, tak samo jak stołeczna regionalna rada wykształcenia. Na początku września to Ministerstwo Edukacji wysłało im takie papiery, no i w tych papierach mieli podpisywać, bo mieli dostać darowizny, mieli dostawać 3 miliony dolarów rocznie przez 5 lat, czyli powiedzmy 15 milionów dolarów. No i te 15 milionów dolarów, no to idzie na
na szkoły, ten tak zwane szkoły Magnesy. Co to jest? To jest taki program federalny pomocy, który powoduje, że oni biorą bardziej, no, przyciągają więcej jakichś tam dzieci, no, mają jakiś tam plan, mają jakiś taki schemat, mają jakąś strategię, że ma być to magnes, no i ten magnes, te 3 miliony dolarów, no to jednak jest ładnych parę pensji, ładnych parę programów tam, czy szkolnych, żywieniowych, czy tak dalej, no to jest dosyć spora forsa. No i Ministerstwo Edukacji powiedziało, że oni muszą, że te szkoły, które dostaną tą forsę, nie będą partycypowały w międzyszkolnych zawodach sportowych. Czyli o dużo ich nie pytali. Macie nie partycypować tam, gdzie dopóki konferencja sportowa z Connecticut nie zmieni swojej polityki co do tych dziewczyn z jajami, tak? Tych atletek z jajami. No to dużo rząd federalny się w sumie nie pytał. Konferencja z Connecticut, no to ona mówi, że ona tylko robi to, co prawo stanowe wymaga, a prawo stanowe wymaga, żeby wszystkich studentów traktować jednakowo. No i to jest właśnie cały ten problem. 20-30 lat temu, no to był taki Title IX, czyli tytuł IX, kiedy rząd federalny powiedział, wszystkie szkoły te państwowe muszą dawać forsę na te na sporty, powiedzmy, żeńskie, tyle samo co na męskie, no bo futbol był popularny, tam najróżniejsze te męskie i tam 10-20-30% szło tylko dla dziewczyn. To powiedzieli, że dziewczyny i chłopaki, faceci i mężczyźni i kobiety, rodzaj męski i żeński, ma dostawać tyle samo pieniędzy. I dlatego to był ten tytuł IX. Niestety ostatnie lata doprowadziły do tego, że płeć określa osoba zainteresowana sama i może powiedzieć, wybrać jedną z 51 płci, niezależnie od swoich bicepsów czy zdolności atletycznych. I dlatego to jest, no nie jest to kontrowersyjne, to jest po prostu szalone. 50 lat temu, jeżeli ktoś mówił, że jest Napoleonem albo Jezusem, albo dziewczyną, no to był po prostu traktowany jako wariat. Na teraz jest traktowany jako dziewczyna, no i dziewczyna po prostu łomocze, dziewczyna z jajami, łomocze dziewczyny z macicami. No i te dziewczyny z macicami po prostu nie mają szans. No, ja nie wiem, jaki jest argument. Dlatego jeżeli mieszkasz w Connecticut i głosujesz na demokratów, no to jest najwyższy czas przejść do normalnych, przejść do konserwatystów, przejść do republikanów, przejść na tą stronę normalną, Bóg, honor, ojczyzna, chłop to chłop, baba to baba i tak dalej, i tak dalej. Także że 3 listopada głosuj na normalnych i popatrz się, co u ciebie się w stanie dzieje. Jeżeli nie mieszkasz w Connecticut, no to prędzej czy później to przyjdzie do twojego stanu. Przyjdzie to do każdego stanu. Tak jak w Polsce czerwone świnie chcą zlikwidować fretki, krowy i tak dalej, i tak dalej. Oni przychodzą po to, żeby zabrać nam kiełbasy i schabowe. Przychodzą po to, żeby dziewczyny z jajami wygrywały z dziewczynami z macicą. No to jest przykre, bo ten sport jednak zostanie opanowany sztucznie przez nie dziewczyny, tak? To będzie makabra. Major z New Haven powiedział, że on może stracić te 2 lata, czyli te 6 milionów dolarów tych funduszy. I on powiedział, że część dzieci będzie miało mniejszy dostęp do możliwości wykształcenia, edukacji i tak dalej. No i że sporo pieniędzy może zabraknąć, ale jakoś połatają. Drugi superintendent, który jest w Radzie Edukacji, powiedział,
powiedział, że nie mają zamiaru podpisywać tego dokumentu. Następny socjalista powiedział, że to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby zabierać fundusze, które dają pieniądze i możliwości dla pewnych dzieci i że to jest niemożliwe, żeby zabierać z tych społeczeństw. No ale to jednak jest nieprawdopodobne, że oni tego nie widzą. Stanowa reprezentanci i cała delegacja, czyli senatorowie i reprezentanci wysłali list do wiceministra od praw obywatelskich i oni powiedzieli, że to jest, że to, co Ministerstwo Edukacji robi względem transgender dziewczyn z jajami, no to jest niemożliwe. No i te gamonie nigdy nie patrzą na tą drugą stronę. Tak? Co zrobić, co się dzieje z tymi dziewczynami z macicą. Tłumaczą, że Ministerstwo Edukacji nawet nie chce przysiąść, żeby porozmawiać i że nie chce rozmawiać na temat takich możliwości, jak to, żeby poczekać, co sąd na to powie, co sąd powie na temat właśnie tej międzyszkolnej organizacji sportowej. To już się dzieje, tak jak wspominałem, od lutego. To już się dzieje w wielu stanach. W Connecticut dwóch takich sportowców, którzy się utożsamiają, że są dziewczynami, po prostu wyrywają wszystko w bieganiu. Jest tam parę dziewczyn z jajami, które wygrywają w zapasach. Jest parę dziewczyn z jajami, które wygrywają w podnoszeniu ciężarów. Także dziewczyny są eliminowane. To są eliminowane. ACLU, czyli ACLU to jest American Civil Liberty Union. No to jest amerykańska Unia Wolności Obywatelskiej. No ale to jest bardzo lewicowa. To jest taka bardzo lewicowa. Kiedyś to była bardzo syjonistyczna. Walczyła o prawa normalnych ludzi, tak? Tak, każdy by się z nimi zgadzał, to o co walczyli. No a teraz jak wszystko po prostu się zdegenerowało i walczą o dziewczyny z jajami, niszcząc dziewczyny z macicą. No, każdy normalny widzi, że to jest nienormalne, tak? Dan Barrett, czyli jeden z tych przedstawicieli ACLU w Connecticut i taki dyrektor od spraw prawa, powiedział, że to jest bardzo złośliwe, że Trump po prostu jest niedobrym prezydentem. No. No i zaczął tłumaczyć, że ani prawo federalne, ani prawo w Connecticut nie może tolerować dyskryminacji przeciwko dziewczynom transgender. Powiedział, że dziewczyny to są dziewczyny, czy transgender dziewczyny, czy cis, te prawdziwe dziewczyny, to też są dziewczyny. No, argumenty są po prostu nienormalne, tak? Jak się popatrzy na budowę, jak się popatrzy na chromosomy, tak? Jeżeli pobrałoby się krew i sprawdziło się chromosomy, no to wiadomo, że dziewczyna, że to jest kobieta czy mężczyzna. Jeżeli by się spytało, która może rodzić, no to wiadomo, która może rodzić. Jeżeli się spyta, kto ma spermę, no to te dziewczyny, które mają spermę, no to będą wygrywały, tak? Testosteron i tak dalej. No i główny prokurator też powiedział, że się weźmie się za to, że będzie zabezpieczał każdą kobietę i każdą dziewczynę przeciwko dyskryminacji. No ale dlaczego tylko połowie, tak? Dlaczego te czerwone świnie nie patrzą na te dziewczyny, które przegrywają, które wygrywały przez dziesiątki lat, które miały swoje ligi, które miały swoje zawody, tak? Zawody. I teraz zostały po prostu wydupczone, można powiedzieć, przez dziewczyny z jajami. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego
zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów, głosuj na normalnych.